Cześć moi drodzy, dzisiaj odcinek z cyklu Historie wielkich postaci będzie o aktorze, który myślę, że budzi w większości sympatię. We mnie oczywiście, bo przecież hasło Marian to jest jakby luksusowo tkwiło w mojej głowie bardzo długo. Być może dlatego mój pies, nowa mi się Marian właśnie. Och, nawet usłyszał, widzicie, że o nim mowa. Dał znać. No dobrze, Maniek, już, wystarczy. Uwielbienia do Mariana Paździocha też, ale oczywiście do Mariana Skogla Mogla także. Zdzisław Wardein będzie naszą dzisiejszą gwiazdą i choć na swoim koncie ma całkiem dużo ról, to jednak faktycznie postać Mariana Skogla Mogla chyba do niego przylgnęła najbardziej, ale w jego życiu nie brakowało zwrotów akcji, a to, że media ostatnio donosiły o tym, że aktor przez 2 miesiące uznawany był za zmarłego, a on uczestniczył we własnej stypie, jest tak niemożliwe, że myślę, że nie ma co więcej Was zachęcać, bo dobrze wiecie, jak wyglądają moje odcinki. Opowiem Wam o wszystkim, ale to jedno jest tak wstrząsające, że na dzień dobry nawet nie próbuję tego przebić. Opowiem Wam, o co chodziło, jak do tego doszło i jak to się skończyło, a także oczywiście, co u aktora słychać dzisiaj i czy on też, tak jak i my, lubi postać Mariana. Więc zapraszam do oglądania. Zdzisław Wardein urodził się 21 kwietnia 1940 roku w Warszawie. I niestety w jego życiu nie brakowało wydarzeń, bo jak dobrze widzicie po dacie, jest to okres bardzo burzliwy historycznie. Jego ojciec zginął w trakcie wojny, jeszcze przed narodzinami aktora. Dlatego chłopca wychowywała mama, która była dla niego właściwie całym światem obok adoptowanej siostry Izy. Od początku wiedziałem, że jestem pogrobowcem. Mama nie ukrywała przede mną tego, jak zginął ojciec. To nie był żaden temat tabu w naszym domu, mówił w rozmowie z dziennikarzem Plejady. Ale mimo, że sam nie mógł cierpieć w momencie, kiedy stracił ojca, no bo wiadomo, nie było go w ogóle jeszcze na świecie, to jednak było to cierpienie w nim obecne już zawsze. Z tego powodu nigdy nie założył niemieckiego munduru, nigdy nie zagrał w niemieckim mundurze, ani też nie optował za tym, by grać w ogóle wojskowych. Nawet gdy gram najgorszą osobę, staram się znaleźć w niej coś dobrego i w jakiś sposób ją obronić. A w niemieckim żołnierzu nie byłbym w stanie dostrzec niczego dobrego. Nie umiałbym bronić kogoś podobnego do osoby, która zabiła mojego ojca, mówił. Aktorstwem jednak interesował się już jako mały chłopiec i dążył do tego, by swoje marzenie o tym, by aktorem zostać, zrealizować. Ale wiecie, marzenia to jedno, trzeba do nich trochę odwagi. Więc początkowo jako młody chłopak starał się pójść taką bardziej przyziemną ścieżką. Zdecydował się na technikum energetyczne, ale jednak zrezygnował z tej ścieżki z powodu lenistwa. Chodziłem do technikum energetycznego i wstawałem codziennie na 6 rano. Perspektywa zrywania się tak codziennie przez całe życie przerażała mnie, mówił. Ale tutaj jeszcze cofnijmy się trochę, ponieważ już jako młody chłopak musiał szybko dorosnąć, ponieważ UB aresztowało również jego mamę. Gdy wyszła z więzienia, przejął obowiązki głowy rodziny. Zacząłem zajmować się domem, przyjąłem mnóstwo obowiązków i stałem się głową rodziny, mówił w Plejadzie. Ale właśnie teraz przejdźmy do tego momentu, kiedy pan Zdzisław przeżył swój własny pogrzeb. Jak to jest możliwe? Wszystko również przez historyczne zawirowania, jakie w tamtym okresie miały miejsce. Pan Zdzisław udzielał się jako młoda osoba, która protestowała przeciwko temu, co działo się w owym czasie w kraju. W 1956 roku, pod koniec czerwca, w Poznaniu miał miejsce pierwszy w PRL strajk generalny. Jak dobrze pamiętacie, zginęło wtedy 58 osób, a aresztowanych zostało bardzo dużo. I właśnie pan Zdzisław był w centrum wydarzeń, miał wtedy 16 lat. Brał udział w demonstracji tramwajarzy. Nie było już szkoły, miałem dużo wolnego czasu i byłem ciekaw, co dzieje się na ulicach miasta. Nie brałem aktywnego udziału w tych demonstracjach, po prostu stałem w tłumie. W nocy w końcu postanowiłem wrócić do domu. Nie wiedziałem jednak, że cały teren wokół był obstawiony przez wojsko. Podszedł do mnie mówiący po rosyjsku żołnierz w polskim mundurze i mnie złapał, opowiadał pan Zdzisław.
który przyznawał, że po prostu znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Został przetransportowany na komisariat, tam przesłuchiwany, jednak przez dłuższy czas go nie wypuszczano i nie mógł wrócić do domu. A wtedy w mediach donoszono o bardzo wielu osobach, które zginęły. Mówiono również o bardzo młodych chłopakach, którzy padli ofiarą tych zamieszek. I właśnie wśród nich znalazł się również młody mężczyzna, który do złudzenia przypominał pana Zdzisława. Jego matka przeżywała największy dramat, wiedziała bowiem, że przecież gdyby jej syn żył, to wróciłby do domu, na pewno by się skontaktował. A tutaj, no niestety, wiele się zgadzało i wskazywało na to, że pan Zdzisław po prostu został zastrzelony. Miałem wtedy zaledwie 16 lat, więc byłem marnym kandydatem do procesu. Na nic bym im się przydał, mówił w rozmowie z Michałem Misiorkiem, mimo to do domu nie mógł wrócić. Ale kiedy w końcu go wypuszczono, wrócił i był w szoku, bo kiedy wszedł do własnego salonu w domu, okazało się, że spotyka tam pogrążoną w rozpaczy rodzinę, widzi swoje zdjęcie z czarną szarfą, 5 aktów zgonu i wszyscy byli bladzi. Ściana, kiedy go zobaczyli, no bo wiecie, właśnie go pochowali, a on stoi w drzwiach i pyta, co tu się dzieje. W związku z tym, że byłem łobuzem, zdarzało mi się uciekać z domu. Mama straszyła mnie, że zwoła kiedyś sąd rodzinny, żeby zdecydować, co ze mną zrobić i pomyślałem, że Miarka się przebrała i właśnie nastał ten dzień. A ja byłem przecież niewinny, mówił pan Zdzisław, któremu właśnie taka myśl jako pierwsza pojawiła się w głowie, jak to jeszcze młodemu chłopakowi, który no w najśmielszych myślę, że snach nie przypuszczał, że oficjalnie nie żyje. To była stypa po moim pogrzebie. Okazało się, że po tym jak nie wróciłem na noc, mama zaczęła mnie szukać w szpitalach i kostnicach. Dowiedziała się, że został postrzelony młody chłopak, więc poszła zobaczyć jego ciało. Twarz miał zabandażowaną, ale po układzie pieprzyków na brodzie i po tym, że miał na sobie majtki podobne do moich, stwierdziła, że to ja. Ciotka dopytywała ją, czy jest pewna, ale ona nie miała żadnych wątpliwości. Była przekonana, że zginąłem i postanowiła mnie pochować, mówił w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla Plejady. No wiecie, po pierwszym szoku, kiedy myślę, że każdemu z rodziny przeszło przez myśl, czy nie zwariował, nastała wielka euforia, że pan Zdzisław żyje, ma się dobrze, jest cały i zdrowy i stoi przed nimi. Ale z prawdziwego punktu widzenia aktor jednak był nieżywy, wystawiono akty zgonu, więc trzeba było to odkręcać. Co w PRL nie było wcale takie łatwe, bo jak urzędy działały, każdy wie. Chodzi dzisiaj, ciekawe ile by to zeszło. Myślę, że takie sprawy nie zdarzają się za często, chociaż ostatnio oglądałam nawet serial Powrót z Bartłomiejem Topą w głównej roli na podobny temat. Jak ten, o którym tutaj właśnie Wam opowiadam, jak ten z życia pana Zdzisława. Przez 2,5 miesiąca z prawnego punktu widzenia byłem nieżywy. Musiała odbyć się rozprawa sądowa, na której zakwestionowano moje akty zgonu i dopiero po niej oficjalnie zostałem przywrócony do życia, tłumaczył. No i dobrze, bo w 1961 roku ukończył studia teatralne w Warszawie, a w 73 Wydział Reżyserski tej samej uczelni. Zadebiutował na dużym ekranie jako członek kontroli radiolokacyjnej na lotnisku w filmie Przeciwko Bogom. Teatralnie zadebiutował w 61 roku. Tak to wspominał. Debiutowałem w teatrze dramatycznym w retrospekcji poety. Na próbach robiłem wszystko tak, jak czułem. Niestety w pewnym momencie usłyszałem, że powinienem mówić tekst inaczej, z większym przejęciem. A wszystko po to, by trafić w stereotypowe, schematyczne gusta publiczności. I wtedy doszedłem do wniosku, że aktorstwo jest w pewnym sensie zbliżone do prostytucji. W obu zawodach trzeba się sprzedać. W obu trzeba zrobić wszystko tak, żeby spodobać się temu, kto płaci. W ogóle mnie to nie interesowało. To właśnie wtedy zrezygnował z grania w stołecznych teatrach, gdzie chcieli grać wszyscy i gdzie grali najzdolniejsi, z tego powodu, że właśnie takie były wymagania. Wiedział, że kiedy pojedzie na tak zwaną prowincję, bo to wiadomo, nie ma nic wspólnego z prawdą, a aktorsko prowincja jest wszędzie poza stolicą. I zdecydował się na Zieloną Górę, gdzie faktycznie mógł grać bardziej tak, jak to czuł i w ten sposób komunikować się z publicznością. Występował na scenach Zielonej Góry, w Teatrze Lubuskim, Teatrze Polskim w Poznaniu, w Teatrze Rozmaitości w Krakowie, w
potem także w warszawskich, Narodowym, Ochoty, Nowym i Dramatycznym. I pan Zdzisław sam uważa siebie za aktora teatralnego. To właśnie teatr ceni najbardziej, natomiast filmy, jak sam mówi, traktuje jako po prostu część tego zawodu. Część taka, która pozwala na zarabianie pieniędzy i owszem przynosi dużą popularność, ale dla niego nie ma zbyt dużego znaczenia. I zaraz jeszcze wrócimy do tego wątku, natomiast w młodości pan Zdzisław przeżył też bardzo trudny dla siebie moment. Spowodował bowiem wypadek samochodowy, w którym niestety zginęły dwie osoby. Podczas rozprawy sądowej poprosił o najwyższy wymiar kary, bo nie miał już ochoty żyć. Trafił do więzienia na prawie 4 lata. Wyszedł za dobre sprawowanie i od razu powrócił do aktorstwa. Faktycznie jego portfolio jest pełne ról, zarówno filmowych, jak i serialowych, no i oczywiście już, tak jak wspomniałam, teatralnych. Znany jest z roli Romana w Och, Karol. Zagrał także w Piłkarskim pokerze, Komedii małżeńskiej, Nocnym graffiti, Plebanii czy Pierwszej miłości. Ale i tak, mimo że na ekranie pojawiał się i pojawia od lat, widzowie najbardziej kojarzą go właśnie jako tego Mariana z Kogla Mogla. Marian Wolański jednak według niego go nie zaszufladkował, choć wydawać by się mogło inaczej. Nigdy potem podobnych ról nie zagrałem, chwała Bogu, nie proponowano mi takich. Miałem i nadal mam szansę wcielać się też w innych bohaterów, takich, którzy z Wolańskim nie mają nic wspólnego. Wydaje mi się, że tak duża i niesłabnąca przez lata popularność tej postaci wynika z tego, że to był polski inteligent w szponach systemu. Musiał męczyć się z żoną, dzieckiem i gosposią, ze wszystkim. To się ludziom bardzo podobało. A jak trafił do tego filmu? Jak to przystało na pana Zdzisława? Nic na siłę. Głównie dlatego, że nie przyjmował nigdy wszystkiego i zawsze. Roman Załuski zaproponował mu główną rolę w filmie Och, Karol, ale ten odmówił, podczas gdy większość aktorów by po prostu cieszyła się niesamowicie. On powiedział, że nie czuje tej roli i zagrał w tym filmie, tak jak już wam powiedziałam, ale mniejszą rólkę. Zaintrygował tym jednak reżysera na tyle, że ten nie zapomniał o nim i kiedy tworzył kolejny film, dał mu tę właśnie bardzo charakterystyczną i jak się później okazało również docenianą i lubianą rolę. Pytany jednak o tę rolę mówi, że nie byłby dobry dla wszystkich, którzy wspominać by chcieli to, co działo się na planie, bo on po prostu o tym nie pamięta. Jak zresztą na każdym planie filmowym. Robi swoją robotę, wychodzi i zapomina. Podczas gdy o rolach teatralnych, przygotowaniu do nich i spektaklach mógłby opowiadać godzinami, plany filmowe w ogóle go nie interesują. W październiku 2010 roku został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jeżeli pytacie o życie prywatne, to pan Zdzisław za dużo na jego temat nie mówił. Wiemy jednak to, że z pierwszego małżeństwa z Ireną Grzonką doczekał się syna Wojciecha, który jest liderem zespołu Długi Dystans. Kolejną wybranką jego serca została Małgorzata Ritulak, aktorka, a owocem ich małżeństwa są kolejni synowie, Franciszek oraz Przemysław. Ja tutaj często wam wspominam, że oczywiście jeżeli chodzi o film Kogel Mogel, ja go bardzo lubię, choć jest to film tak totalnie deprecjonujący kobiety, że szok, no ale ma swój klimat, więc wiele mu można wybaczyć, choć uważam, że dzisiaj by to w życiu nie przeszło, natomiast powstała trzecia, czwarta i ostatnio piąta część tego filmu. Są to filmy, które ja wam polecałam, bo są lekkie, fajne i przyjemne, żeby się pośmiać i zrelaksować, natomiast wiele osób mówi, że z tymi pierwszymi częściami być może nie mają nic wspólnego poza kilkoma wątkami, więc można powiedzieć, że są to filmy kontrowersyjne. Jak pan Zdzisław reaguje na to, że wiele osób pyta go, dlaczego zdecydował się w tych filmach zagrać? Bo jest spora grupa osób, która uważa, że po prostu świętości się nie tyka. Pan Zdzisław odpowiada bez jakiejś większej filozofii w tym. A dlaczego miałbym się nie zgodzić? Film jest pracą rzemieślniczą. Aktor nie powinien odmawiać rzemiosła. Co innego w przypadku teatru. Jeśli czuję, że coś nie jest dla mnie lub z czymś się nie zgadzam, to odmawiam. Nie zdziwię się, że niebawem wejdziemy na plan 6. części, a potem 7. Kogla Mogla. Wszystko zależy od widzów. Jeśli i tym razem tłum nie pójdą do kin, to pewnie nakręcimy kolejną część tej sagi. Nie miałbym nic przeciwko. Bo faktycznie, co by nie mówić, choć wiele na temat tych filmów się mówi, one po prostu przyciągają bardzo dużo publiczności do kin. Natomiast pan Zdzisław dziś, oprócz tego, że wciąż jest aktywny i sam mówi, że na brak zajęć nie narzeka, swój każdy dzień zaczyna od jogi.
A w to wszystko wkręcił go syn. Od kilku dobrych lat każdy dzień zaczynam od jogi. W związku z tym, że mam pewne problemy z biodrami, nie mogę wykonywać wszystkich ćwiczeń, ale nie poddaję się. Robię tyle, ile jestem w stanie. Gdy się budzę, to nic mi się nie chce. A jak się trochę poruszam, poćwiczę, to od razu czuję się inaczej. Nabieram energii do życia. Czasem chodzę na basen, zdarza mi się też jeździć rowerem. Żeby nie stać w korkach w Warszawie, mówił. I być może dlatego, że jest sprawny fizycznie, mówi, że czas się w ogóle go nie ima. Nie jest jednak tak, że problemy zdrowotne omijają mnie szerokim łukiem, ale nie chcę narzekać, jakoś daję sobie radę z tym wszystkim. I szczerze mówiąc, w ogóle nie zwracam uwagi na to, ile mam lat. I faktycznie wciąż ma co robić, tak jak wam powiedziałam. W rozmowie z Michałem Misiorkiem dla Plejady przyznał. Jestem zajęty i nie mam czasu, żeby się nad tym zastanawiać, gdy mam wolny dzień. To cieszę się życiem emeryta, ale zdarza mi się to bardzo rzadko. Cieszę się, że cały czas jestem potrzebny. Mam co robić i nie zamierzam schodzić ze sceny. Wierzę, że przede mną jeszcze sporo aktorskich wyzwań. I przyznaję, że jako aktor nigdy nie przepadał za popularnością, która jest efektem ubocznym tego zawodu. Mówi, że w pewnym momencie nawet dla aktora ona była niewygodna, zupełnie inaczej niż jest dziś, choć sam zastrzega, że on się do dzisiejszych standardów w ogóle nie dopasowuje. Nie ma go w internecie, ba, nie ma nawet telefonu. Proszę mi wierzyć, że świetnie mi się żyje bez telefonu, a jak potrzebuję do kogoś zadzwonić, to proszę jakąś miłą panią, żeby mi pożyczyła komórkę i załatwiam wszystko, co trzeba. Wszyscy dziś mają telefony, a ja nie muszę. I w ostatnich latach mogliśmy pana Zdzisława obejrzeć w filmach i serialach, chociażby Gang Zielonej Rękawiczki na Netflixie, Bożym Ciele, czy wspomnianych już Koglach Moglach. A wy dajcie znać, czy widzieliście ostatnio pana Zdzisława w akcji, czy jednak Marian dalej jest waszym ulubionym wcieleniem tego aktora, a może widzieliście go w teatrze. Wszystkich, którzy go widzieli w teatrze, proszę o komentarz i oczywiście bardzo wam zazdroszczę. Ja ostatnio pana Zdzisława widziałam na żywo właśnie na premierze piątej części Kogla Mogla. Trzyma się świetnie, naprawdę, nie ma w tym żadnej ściemy. Schodząc ze ścianki powiedział nawet do pani asystentki, że powiedziałby, że szuka żony. No ale mogłoby się zgłosić więcej niż jedna osoba, więc troszeczkę się obawiam. Więc i humor się pana Zdzisława trzyma. Mam nadzieję, że tak będzie bardzo, bardzo długo. I oczywiście polecam wam również proponować, o jakich innych aktorach powinnam zrobić dla was odcinki. Będzie mi bardzo miło czytać te komentarze. A ja wracam do was w najbliższym czasie z nowym odcinkiem. Jakim? Przekonajcie się sami. Do zobaczenia. Cześć!